No dobra, witam na części trzeciej, znaczy drugiej. Zwróćcie uwagę, że się tak ustawiłem. Tu akurat przeładowałem jeszcze Duranda poza filmikiem, żeby nie mieć na tego meldu, żeby nie mieć na linii ognia, ponieważ no, jeżeli go trafię, to niestety będzie przykro. Teraz tak, ty se zasadź głuszek warte, bo oni prawdopodobnie podbiegną jeszcze o jeden krok, ty wtedy ich zobaczy, ten na razie to zostanie, ten się nie będzie na razie póki co ruszał, ten wskoczy też na dach. Wolałbym nie używać rakiet, ponieważ rakietami bym prawdopodobnie pracował jeszcze na mostku, gdzie priorytetem jest oczywiście zdobycie głównego nadajnika, ale moi drodzy, oprócz tego, o, przedtem tego nie widziałem. Tu, moi drodzy, to są właśnie przesympatyczne sygnały. Tutaj już widzę, że siedzą. W tym miejscu są. Bo pójdziemy po was, nie martwcie się. Teraz tak. Podsuńmy się tutaj bliżej. Bo być może będziemy wykorzystywali tą cudowną zdolność strzelania w biegu. I na razie sobie zostawmy tego na warcie. Tego na spoko i jedziemy. No pod... O, no i to jest to. Chyba nie jesteśmy sami. A jednak, dobrze. Czy głuszek go wymierzył? No dobra, wymierzył go. No i teraz są dwie możliwości. Albo zatłuczemy ich, albo, moi drodzy, zrobimy numer. Namówimy i takiego jednego sobie tam zaprowadzimy. Teraz tak, po pierwsze, ty żeś się aż przyjemnie zasadził, więc tobie damy nauczkę, żebyś na drugi raz nie próbował. Dobra. Wiecie co, chyba jednak go zatłukę. Bo... No i tak sobie poradzę, to jest klasyk, o. No cóż, no dobra, ten go nie widzi. No to teraz tak, tamten jest dziesiątką. Niech będzie. Będziesz ich widział? Dobrze, ty tu. Co słychać? No dobra, widzi obu. Tego... O nie, tam zabijamy go. Po co go zbrać żywcem? Można, ale taka zdechlizna to ona by nam za bardzo nie pomogła. Ma wprawdzie jeden granat. Teraz tak, tutaj zrobimy sobie przebieżkę do niego. Tak, wskoczymy mu tutaj i go z góry zgarniemy. Zajmuję pozycję ogniową. Kiedyś namawiałem delikwenta i następnie potem nim wchodziłem, ale wtedy niestety aktywowałem tych, co w środku, a mam trochę lepszy przepis. No chodź. Teraz sprawdzimy, jak jesteś odporny na... Nie jest wcale odporny. Dobra. No to teraz tak, możemy sobie zeskoczyć. Jestem w drodze. Tu nikogo nie ma. Idziemy oblecieć wejście. Tu... To chodź, Tarik. Widzieliśmy, że oni tam są już. Zasuwam. To jest. To coś jest ala na bazie dużego zwiadowcy, jednak nie do końca. Tak jest. Czy to wszystko? Tak. Jednak nie do końca. Dlatego, że tam troszeczkę są poprzestawiane w środku pomieszczenia, ale zwróćcie uwagę, że z reguły nie ma żadnego sektopoda na takich statkach, a tutaj są dwa na klasyku. No, no pamiętam, na Impossible były trzy sztuki. To było dopiero naprawdę spore wyzwanie. Dobra, możemy sobie tutaj obejrzeć, jak ta sprawa wygląda. Musimy wejść przez te drzwi, ale na razie nie mam chęci się tutaj specjalnie pojawić. Dobra. Teraz tak, kolega tutaj, kto teraz dalej, Tarik, też tutaj,
Tak jest. Kto tutaj dalej? Biegniemy, biegniemy, bo to czas płynie. Ile mamy? 5 minut. Powinniśmy złapać Eterala też w tej misji. To by było najbardziej wygodne. No ale moi drodzy... O, gdzie oni siedzą? Tutaj, po tej stronie. No dobra. Na razie się zaczaimy. I zrobimy sobie kucnięcie, żeby się nie pytał. Już wszyscy ruszyli się. Wszyscy. Dobra. Dobra. Cicho. Tam siedzicie bardzo dobrze. Nadal Durant pędzisz, no bo ty masz straszną tą zbroję ciężką. No ale bez niej to byśmy mieli z tymi sektopodami trochę problemu. To znaczy też z jakiegoś zniesienia wygodnie by było go wypatrzeć, ale no nie byłoby to aż takie proste. Wiecie co? Na razie dajmy, oddajmy ruch, będziemy to przez... O, kochani. Och, już się bałem, że moi drodzy, tutaj wyszło odkrycie tych drzwi. Dobra. Ty tu rządzisz. Tu jest raz. I jeszcze drugi snajper mi jest potrzebny. Dawaj drugiego snajpera, bo on jest tutaj najważniejszy. Reszta czeka na niego. Tak jest, dowódco. Dobra, oddajemy ruch. Nie wychodzą. Sami nie wychodzą. To też jest pewna zaleta tego. Co to było? Oj, robimy kolejną podbieżkę. Teraz ty. Teraz tak, ciebie to przesunę na tą stronę. Jestem w drodze. No dobra, ty, ciebie tu. Ciebie tu. Dobra, sprawdzę to. Tak, teraz tak, ciebie tu. Ty będziesz zaczynał prawdopodobnie imprezę. Dobrze, Durant, ty tam se kucnij, bo będziesz się znowu pytał. Tak, tego trzeba by zdjąć, żeby nie był widoczny. Tak, zobaczmy, tu, o, tu siedzą, tu skubani są, tu w tym miejscu. No, ale, dobra, tak, fajnie jest. My się schowajmy na razie tutaj. Ruszam do celu. Co to jest jeszcze? Ty, tak. Dobra, teraz tak, tych dwóch. Ty założysz sobie... No co jest? Słuchajcie, znów jest tak, jakby było to otwarte. No, no nie, na szczęście nie. Tu... W drodze! Dobra. Tu... Potwierdzam. Dobra. Ty, bo ty jesteś najkrótszego zasięgu. Lepiej by było, gdybyś był tam. Przyjęłam, no wyruszamy. Dobra. W porządku. Ty tu. Tak jest. Dobrze. No i dobra. Słuchajcie, zrobimy sobie zapis przed tym wejściem, bo tutaj można popełnić jakiś błąd i szkoda by było marnować okazję. Znaczy, jeżeli nie uda się zabić, znaczy złapać Eterala, to żaden problem. Złapiemy go na jakiejś następnej misji. Natomiast teraz tak. Panowie zakładają widma. Nikt mnie nie widzi. Świetna sprawa. Teraz tak. Druga rzecz. Ty też założysz widmo. Czas zniknąć. Teraz tak. Do całej imprezy wbiega sobie tutaj nasz kolega, żeby sobie zrobił dobrą widzialność, czy wszyscy tutaj są dobrze ustawieni, niewidoczni, dobrze. Wbiegamy, żeby się zorientować, co słychać. No dobra. Dowódco, to urządzenie wygląda na to, że ma dla nich ogromną wartość. Musimy je koniecznie jak najszybciej zdobyć i przebadać. Świetnie. Teraz tak, moi drodzy. Tu jest delikwent. Nie, tu jest ten delikwent, który ma zwyczaj odszczekiwać się, jeżeli koledzy w pobliżu się ruszą. Zostawimy go tutaj w tym miejscu. Dobra. Może iść. Tak jest, przechodzę na pozycję.
Dobra. Teraz tak. Zank. I to jest miejsce dla drugiego snajpera. Ustawmy się tu. Wiesz, ile waży ten sprzęt? No dobra. Zabić to całe towarzystwo to nie jest proste, moi drodzy. Teraz tak. Bo potem może trzeba będzie podjąć decyzję. Co z nim? Dobra, tam. Z niska. No już bym musiał wtedy. Tu jest dobre miejsce. Albo tutaj zrobię, bo. Dobra. Ty będziesz od odpalania ładunków. I ty. Tu. Dobra. Sprawa jest do napoczęcia. I teraz tak. Policzmy. 4 sztuki ma tego. No dobra. Nasz przesympatyczny kolega postara się zdjąć strzałem w głowę jak najbardziej tego. To jest idealne. Teraz tak. Ty, kolego, dostaniesz. Dobrze. No nie, jak to jest możliwe, że tego nie widać? No dobra. Czy ja mogę coś zrobić? Wiecie co? Zależy mi na tym, żeby złapać. Czyli teraz tak. Ten sprzęt nie zostanie rozwalony. Natomiast dość skutecznie. No dobrze. Teraz, moi drodzy, tak. Dlaczego nie mogę tu wbiec? Podbiegnij no tutaj. Idę w to miejsce. Moi ludzie są tak wyekwipowani, że jeżeli Eterol spróbuje któregoś z nich namówić, to niestety będzie miał bardzo sytuację taką. O! A dlaczego tym nie zasprintowałem? No dobra, na szczęście ma długi bieg. Dobra. Użyj swojej supermocy. No widzicie? To może ty? Dobrze. Cel unieruchomiony. Dlatego trzeba było ich wziąć dwóch. Dobrze się spisaliście, dowódco. No dobra, teraz tak. Jest 13 minut. Powinniśmy obejrzeć sobie filmik końcowy z tego właśnie tutaj ujęcia. Taki specjalny na tą okoliczność. Zabraliśmy to z zamaskowanego okrętu. Strzegła tego potężna istota. Co to jest według ciebie? Niesamowicie potężny przedmiot. Pomyśl, co moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy poznali jego sekrety. To niebezpieczne pragnienie. Tak jest. Schowajmy to do jakiejś dziupli. No dobra. Ser, coś tam jest.
Kolejny zamaskowany okręt? Nie, ser. Coś dużego. Błagam. Powiedz mi, że to był przypadek. Chciałbym, aby tak było, ser. Anomalia miała miejsce bezpośrednio pod nowo namierzonym obiektem. Nic, co posiadamy, nie byłoby w stanie choćby go zarysować. Jeśli macie jeszcze jakieś genialne pomysły, czas się nimi podzielić. No dobra, teraz nasza kolej. Mamy zbadać to urządzenie. Oczywiście to zrobimy, tylko że trochę czasu to by zeszło. Więc myślę, że chyba filmik tam, który jest, no nie będzie... Kolejny wzięty żywcem? Proszę przekazać waszym ludziom moje podziękowania. Łapanie ich żywych na pewno jest trudne. Proszę mi wierzyć, że zespół badawczy da z siebie wszystko. Dobra. Obejrzymy sobie badania. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. No dobrze, najpierw sobie przesłuchamy kolegę eterycznego. Na szczęście jest to błyskawiczne. No dobra, mamy każdy rodzaj technologii, którą zresztą i tak żeśmy już zdążyli przebadać, a teraz sekcja zwłok eterycznego, którego żeśmy podczas badania na pewno zabili. Ten okaz znajduje się najwyraźniej na szczycie hierarchii obcych. Nie bez powodu. Jak zapewne widzieliście, jego budowa fizyczna sprawia, że nie nadaje się do walki. Ci eteryczni korzystają jednak z gigantycznych pokładów energii psionicznej, co wyjaśnia, dlaczego inne gatunki słuchają ich poleceń. No dobra, można sobie produkować osłonę umysłu, którą zapomniałem, moi drodzy, wziąć ze sobą. Niestety, na poprzednią misję, tą końcową, dlatego byłem taki mało efektywny ze szczeliną. No teraz gdybyśmy jechali jeszcze raz, no to byśmy to załatwili zupełnie odmiennie. To jest urządzenie eterycznych. Przebadamy je w ciągu jednego dnia. Zgadzam się, że badanie tego nowego urządzenia obcych może wiązać się z ryzykiem. Ale wróg nie dał nam innego wyboru. No właśnie, to jest niedobry ten wróg. Teraz tak, słuchajcie. Przebadajmy, bo się dość szybko bada. Dobra. I co teraz mamy? Możemy zbudować tak zwaną komorę Golopa. No i teraz zbudowanie tej komory będzie wymagało od nas trochę czasu, ale w międzyczasie tak, zróbmy sobie pancerz psioniczny. Rozpoczniemy projekt. No i moi drodzy, tą komorkę Golopa można... Dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Akurat sobie jedną dziurę zostawiłem w tym miejscu na komorę Golopa. Komora Golopa wcale nie jest jakaś taka bardzo kosztowna, ona na tym poziomie. Budujemy ją i, moi drodzy, tak. Jesteśmy już na finiszu. Czy udało nam się zapędzić obcych w koziróg? Teraz dopiero zobaczymy, na co ich stać. Osobiście spodziewam się po nich desperackiego oporu. Za wiele włożyli środków, by teraz poddać się bez walki. No dobra, centrum kontroli. Jeszcze raz. Pancerz psioniczny jest zrobiony, ale jak znam życie, to będę miał teraz do wyboru. Albo zbudować sobie pancerz psioniczny, albo osłonę umysłu. Także, moi drodzy, tak, ile to czasu zajmie? Musimy rozpocząć pracę nad schronieniem dla tego urządzenia tak szybko, jak się da. Biorąc pod uwagę, ile przeszliśmy, by je zdobyć, musimy podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca jego przechowania. No więc tak, słuchajcie, tam wybudowanie tej komory Golopa to tam nie jest jakoś ekstra filmik. Widzieliście już, jak wygląda wejście do tej komory. Więc w zasadzie
widzieliście już wszystko, co w tej grze może być, za wyjątkiem początku. Więc myślę, że chyba tutaj no nie ma co, nie ma sensu, jest 20 minut, tak? Zobaczmy, co tu się będzie działo w międzyczasie. Nie sądzę, żebyśmy doczekali do wybudowania komory galopa. To jest 12 dni. No właśnie, tak myślałem. Także słuchajcie, moi drodzy, ja tu myślę, że nie będę tego pokazywał, rozwalę tą barkę samemu, albo nie będę jej rozwalał i załadujemy sobie po prostu początek misji, ten, który, jak przypomnę, o, gdzieś tutaj jest, zaraz sprawdzimy, gdzieś to się chyba jeszcze, może tak, najpierw sobie zapiszemy tą grę, tutaj jest akcja z nadzorcą, 3 razy było zapisywane na wszelki wypadek, natomiast moi drodzy, nie powróć do gry, tylko wczytaj, no to gdybyśmy teraz tu, może do góry, no. O, to jest właśnie to. To jesteśmy na takim małym cmentarzu. No i możemy ewentualnie spróbować sobie załadować, ale to chyba na jakiś następny filmik. To do zobaczenia.